Także witam wszystkich bardzo serdecznie dzisiaj w warsztacie, a zajmujemy się remontem naszego rozrzutnika, którego przerabiamy na przyczepę i jestem w trakcie właśnie malowania podkładem. Już rama jest właśnie cała odmalowana, teraz została wymieniona cała podłoga. Nowa wspawana trójka blacha i jestem właśnie w trakcie malowania ją podkładem. Rama już została pomalowana, co prawda pędzlem, ale i tak dobrze wychodzi. Może tu na filmie może nie widać tego, ale bo będzie dobrze widać, ale pędzlem najlepiej się nie maluje, ale o wiele lepiej jest to, cokolwiek coś pomalować, niż gdyby miało tak zostać. No to wiadomo, zaraz by korozja weszła, zaraz by to zgniło. I tak właśnie maluję podkładem śnieżki chyba. Tak, to nie jest ten podkład, tylko jest przelany, a podkład mam, o tu nasz drób jak widać. Podkład mam tutaj. Jest to śnieżka, ten podkład dobrze bardzo zabezpiecza. To prawda, sprężarką by o wiele lepiej się go nanosiło niż pędzlem, ale akurat na to spokojnie wystarczy i będzie wystarczy i będzie dobry. Jeszcze tutaj będą pójdą nowe burty 50 chyba, też będzie nowa blacha, nowe profile. To pokażę może od dołu, jak będzie to widać. Zostały spawane, bo były co metr około wsporniki. Zostały spawane dodatkowe, żeby blacha się nie wyginała. I oczywiście lekko przedłużony i pomalowany właśnie tymże podkładem. Później tutaj może jeszcze pokażę. Później pójdzie jeszcze w kolor, tak jak był oryginalnie, bo oryginalnie był cały czerwony, czyli dać po felgach, które zresztą i tak trzeba będzie malować, oczyścić i malować. A właśnie tutaj wszystko pójdzie później czerwone, burty się pomaluje właśnie na zielono i to będzie tyle i będzie przyczepa do pomocy dla tamtej, która też by przydałoby się lekko wyremontować, ale to wszystko w swoim czasie. A na razie jest chwila czasu, już opryski porobią, zostały wszystkie wykonane. Teraz czekamy do żniw, więc remontujemy. Opony jak widać też już nie pierwszej nowości, więc też zostaną wymienione, jeszcze nie wiem jakie, ale najlepiej jakieś szerokie, żeby to wiadomo, niby masy nie mam, to ile tu wejdzie, około 2-3 ton, może więcej pszenicy, ale wiadomo, wszystko jak już jak nowe, to wszystko nowe i czekamy właśnie już na sianokosy. Co prawda pogoda pozwala, ale może już trawa jest już również dosyć wysoka, koło metra jak nie więcej, ale jeszcze nie mamy, to jest właśnie nasza hodowla, nie pokazywałem, ale jak widać kury i trzy indyki, więc nie ma co się spieszyć z sianokosami, gdyż i tak zostaną, nie pójdą dla nas, tylko ja tylko tam skoszę i może skrabię czy coś. Ja tak pewnie jeszcze nagram vloga z tego, więc myślę, że dziś jest czwartek, więc dziś koło soboty, jak nie będę dalej tutaj robił burt czy coś, dalej może pojadę i wykoszę. Około mamy do koszenia 7 hektarów, prawie 8, także nie, pogoda akurat pozwala,
Nie ma ulewnego deszczu od kilku dni, tylko przelotne deszcze, więc na spokojnie możemy pracować, czy to robiąc jakąś sianą kiszonkę, czy w belę, czy może w pryzmę, jak kto woli. Także wszystko na spokojnie, terminy nie gonią, więc no, jak widzimy tutaj pasek. Oczywiście spężarką by inaczej wyszło, ale i pędzelkiem da się zrobić. Więc może zaraz przejdę, pokażę nasz kurnik zmodernizowany. W sumie to zrobione praktycznie od podstaw, gdyż o, tutaj położę. Już jak widzimy, nowe deski zostały stare wymienione i taki była szopa, ale została dana pełna mineralna, następnie folia i wszystko obite płytą OSB. W zimie oczywiście będą drób będzie miał ciepło, jeszcze tam wybieg trzeba zrobić, ale wszystko w swoim czasie. I bym powiedział, że kurnik prima sort i na razie hodowli jakiejś większej typu bydło czy jakieś świnie na razie nie planujemy, ale wszystko w swoim czasie, może kiedyś będzie, kto wie, nic nie da się przewidzieć, nie wiadomo jak to dzisiaj z ceną. Jak ze wszystkim, jednego dnia jest taka, drugiego może być zupełnie inna. Także, a pchać się w koszta typu budowy jakiejś chlewni czy obory za x pieniędzy nie ma sensu, szczególnie przy naszym gospodarstwie 20-kilkuhektarowym. I tak to jest. Pogoda, jak widzimy, pochmurno, ale nie pada, względnie ciepło. Ja może już nie będę przedłużał tutaj jeszcze. Może jeszcze coś dla was nagram, jak będą już burty zrobione, jakieś zdjęcie może. Także do następnego odcinka. Ej, trzymajcie się. Cześć.